Już we wrześniu 80 roku podjąłem działania zmierzające do utworzenia Komisji Zakładowej Solidarności w Instytucie Onkologii i byłem przewodniczącym tej komisji do końca swojego tam urzędowania, czyli do 90 roku. Na początku no to były pewne problemy, mianowicie no, ówczesna świeżo powołana dyrekcja Instytutu, byli ludzie związani bezpośrednio z PZPR-em i działający aktywnie w PZPR-ze. No wiadomo, oni nie byli zbyt przychylni tego typu działaniom, ale w momencie, kiedy ta komisja zakładowa zaczęła działać i zaczęliśmy, że tak powiem, rozmawiać z ludźmi, to 90% pracowników Instytutu zapisało się do Solidarności. Te osoby, które nie należały, to były osoby głównie związane z tak zwaną podstawową organizacją partyjną w Instytucie. Pośród tych osób no, trudno było oczekiwać zwolenników czy nawet jakichś szeregowych członków związku.